Cześć, witam Was w kolejnym rozpakowaniu, tym razem króciutkie rozpakowanie podkładki dla graczy od firmy Hama. Jest to podkładka Urage Low Sense, czyli przeznaczona dla serii Urage do myszek, które testuję obecnie. Podkładka taka do kupienia jest już za jakieś 35 zł. Zobaczmy, czego dowiemy się z pudełka. Mam informację, że wykonana jest z wysokiej jakości materiału, zapewnia także niski opór myszki, czyli po prostu myszka powinna się bez problemu ślizgać po tej podkładce. Z tyłu opakowania informacje: podkładka jest tekstylna, miękka podkładka, wymiary 30 cm na 25 jeśli chodzi o szerokość, wysokość, 3,5 mm grubości, no czyli podkładka naprawdę dość gruba. Mamy też obrazek z cechami tej podkładki, zaraz to sobie zobaczymy. No i powiem Wam, że w ofercie Hamy jest to w sumie jedna z dwóch podkładek. Druga podkładka ma taki kształt nieregularny, bardziej owal. Tu mamy klasyczną, prostokątną podkładkę. Ja szczerze mówiąc wolę takie rozwiązania niż jakieś nieregularne konstrukcje. Natomiast zobaczymy za chwilkę, jak jest z tą jakością. Dobrze, w środku już nic nie mamy więcej. I moi drodzy, zobaczcie, podkładka jest troszeczkę mniejsza niż te, które obecnie mam. Natomiast jest naprawdę gruba, te 3,5 mm już czuć od razu. Od spodu fajna warstwa antypoślizgowa. Teraz zróbmy mały test. Niestety podkładka jeszcze się nam wygina, ponieważ była zrolowana i musi się trochę uleżeć. Natomiast powiem Wam, że z antypoślizgowością, o zobaczcie, widzicie, cały stolik się przesuwa, podkładka się trzyma. Czyli pierwszy taki ważny test dla podkładki dla graczy został spełniony pozytywnie, ponieważ podkładka nie ma prawa się przemieszczać w trakcie gry. Co do samego wyglądu, jak widzicie, brzegi mamy fajnie obszyte, zaokrąglone. Na podkładce widnieje logo Urage oraz te ślady po pazurach. Bardzo fajny akcent, mi osobiście ten znak serii bardzo się podoba. I podkładka jest czarna. Jeśli chodzi o powierzchnię, powiedziałbym, że jest to podkładka typu hybrydowego, ponieważ czuć taki kompromis, jest w miarę gładka, ale też stawia odrobinkę oporu. Dlatego myślę, że taka hybrydówka pomiędzy podkładką typu Speed a podkładką typu Control. Oczywiście testować będę tą podkładkę z myszkami Hamy z serii Urage i za jakiś czas zobaczycie tą podkładkę na pewno w zestawie gracza Hamy. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. No i pamiętajcie, zapraszam na Facebooka, tam się wiele ciekawego dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!